Czy zawalczy pan z Januszem Pindero na KSW? Michał K. Czy jest możliwy wywiad z Marcinem Najmanem? Co za fantastyczna noc w Polsce. Tu będą padać bomby największego kalibru. Przygotujcie się państwo na wielkie grzmoty. Cześć, witam was serdecznie. Nie widzieliśmy się już kupę czasu, bo ostatni wideoblog był w ubiegłym roku. Mam nadzieję, że już zrzuciliście nadwagę po świętach, no bo jak mówiłem, to najcięższe ciosy są czasami aż tak silne, jak te posiłki, które podają na polskich stołach na Boże Narodzenie. Mam nadzieję, że już po tych ciężkich ciosach z tych różnych potraw już jesteście w formie, także przystępujemy do tego nowego roku. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy i dla was, i dla polskiego boksu, i dla sportu walki w Polsce. No i zaczynamy na początek. Odpowiem na wasze pytania. No i pierwsze jest takie, że mnie prawie znokautowaliście. The besta to tego. Czy zawalczy pan z Januszem Pindero na KSW? Słuchajcie, to przecież jest mój bliski kolega, przyjaciel. Znamy się już ponad 50 lat. Przeżyliśmy wiele, byliśmy na różnych imprezach. To jest wspaniały znawca boksu. Ja o nim nie powiem złego słowa. A co ja mam jeszcze na dodatek mówić, że ja mam z nim walczyć? No słuchajcie, no, odpowiadam na to pytanie, bo imponuje mi poczucie humoru tego człowieka, który to zadał, the besta to tego. Nie ma mowy o walce z Januszem Pinderą. Ja o Januszu nie powiem złego słowa. Mój przyjaciel, fajny chłopak. Znamy się tyle lat. No i tyle nas łączy wspólnych wspomnień, że gdzieś tu walka. Może być tylko przyjaźń. Oskar Krokodyl. Panie Andrzeju, minął ponad rok od pierwszej walki Wilder Fury. Jak pan myśli, kto w lutym okaże się lepszy i czy drugi pojedynek będzie się mocno różnił od poprzedniego? No ja myślę, że i lepszy będzie jednak Wilder, że Fury w końcu nadzieje się na tą prawą rękę Wildera i może być po walce. Jednak nieznacznym faworytem dla mnie jest Wilder. No, on jest na swój sposób ograniczony, no bo technicznie nie jest to brylant, no ale ma tą petardę w prawej ręce, no, która powala. No i może być taka sytuacja, że walka będzie się ciągnąć, tak jak poprzednio. Fury będzie nieuchwytny, będzie zbierał te punkty jak wiewiórka orzechy na zimę, ale w którymś momencie jednak Wilder dopadnie Fury'ego i może być podobnie jak w pierwszej walce. Aczkolwiek zaznaczam, moja sympatia jest po stronie Fury'ego. Nie ukrywam od dawna, że go lubię, fajny gościu. Nie miałem go przyjemności poznać osobiście, ale śledzę jego wystąpienia. No lubię takich wesołych luzaków, którzy robią nie tylko boks, ale i wielkie show. Ale faworytem dla mnie będzie jednak Wilder. Kilki Rap ZG. Czy nie uważa pan, że za bardzo pompowany jest balonik Adama Kownackiego? Co chwilę newsy o pojedynku o mistrzostwie, ale nic na to nie zapowiada, trochę to męczące. No tutaj nie zgadzam się z kolegą. Uważam, że pompowania Adama Kownackiego nie jest za dużo, że to jest wspaniały bokser, wspaniały człowiek. Miałem go przyjemność poznać, gościłem go osobiście w domu. No super gościu, naprawdę ręczę wam, że jeżeli byście go poznali, to byście go polubili. To jest taki facet. Zresztą przygotowując się do tej rozmowy z wami, zadzwoniłem do Adama Kownackiego. No dosłownie 5 minut temu, no jesteśmy w redakcji po drugiej stronie. Mam telefon, rozmawiałem z Adamem, był akurat w trakcie treningu. Mówi, że jest już troszeczkę zmęczony, bo ciągle nie wie, kto będzie jego rywalem. Czy Helenius, czy Brazil. Teoretycznie, mówi Adam, łatwiejszy byłby Helenius, ale często było tak w boksie, że walka, która jest teoretycznie łatwiejsza, okazuje się trudniejsza, a ta, która wydaje się
trudniejsza, jak z Brazylią może być łatwiejsza. Chciałby już tę niepewność mieć za sobą, chciałby zacząć już sparingi pod rywala. Ciągle nie wie, obiecują mu, że w tym tygodniu będzie wiadomo, najpóźniej w przyszłym. No jedno on wie, no i co podkreśla. Właściwie, bo ja mu zadałem pytanie, słuchaj, czy ty mówisz tam Heymanowi, czy tam swoim doradcom, z kim wolałbyś walczyć? On mówi, że nie. Ja mówię, że mogę walczyć i z jednym, i z drugim, muszę wygrać, czuję, że jeden i drugi jest w moim zasięgu i w moim zasięgu jest potem Mistrzostwo Świata i mam nadzieję, że pod koniec roku dojdzie do takiej walki, ale jest takie powiedzenie, żeby nie planować o jeden most za daleko, nie iść o jeden most za daleko. Najpierw niech wygra, czy to z Heleniuszem, czy z Brazylem. I to nie jest pompowanie balonika, no bo tyle baloników już napompowano z niepoważnych bokserów, ale to jest poważny bokser, który poważnie do wszystkiego podchodzi. Przesympatyczna postać, naprawdę. Trzymajcie za niego kciuki, warto. Oskar Oskarowy. Szanowny panie Andrzeju, gdyby mógł pan wybrać jedną walkę, która zrobiła największe wrażenie na panu podczas bycia komentatorem. Znaczy, ja może wspomnę o dwóch walkach, na których byłem, które zrobiły na mnie wrażenie. Jeszcze wtedy nie byłem komentatorem telewizyjnym, pracowałem dla redakcji katowickiego Sportu. I pierwsza taka walka, którą bardzo zapamiętałem, to była walka Hranek Kuźma na meczu Polska-Węgry Szalgot Arian 1981 rok. Tam się działo wszystko. Jeden na deskach, drugi na deskach. Dramatyczne zwroty akcji. Ja pamiętam do dzisiaj, tak, bo byliśmy wtedy w takim składzie, że był Janusz Pindera, Włodek Szaranowicz, jeszcze kilku dziennikarzy, bo to były czasy takiej jeszcze potęgi polskiego boksu. Włodek Szaranowicz, który komentował tę walkę dla Polskiego Radia. On stał i cały czas wymierzał ciosy, robił odchylenia, jakieś uniki. Po prostu ja patrzyłem i Janusz Pindera, który obok mnie siedział, patrzył i na ring, gdzie tam się bujali i Hranek, i Kuźma, i na Włodka Szaranowicza, który stoczył swoją walkę. No nie, to było niesamowite widowisko, takie pierwsze, większe, które mi zostało w pamięci. I drugie to było na turnieju Sztama, walka Raya Leonarda z Jerzym Rybickim. Ray Leonard, brat Sugara Raya Leonarda, walczył z Jurkiem Rybickim, mistrzem olimpijskim już wtedy. I to była niesamowita walka. Też tam dramatyczne były losy. Jeden i drugi był zamroczony. W pewnym momencie Jurek też był Rybicki zamroczony. Michał Szczepan podskoczył takim, rzucił na niego strumień wody z gąbki, Jurek się otrząsnął, walka się toczyła, no niestety ten wspaniały pojedynek Jurek przegrał, 1-4. I to były takie dwie walki, które zapamiętałem, ale jeszcze wtedy nie byłem komentatorem telewizyjnym. No a potem, jeżeli chodzi o te walki, gdzie już byłem komentatorem telewizyjnym, to były takie trzy, które bym postawił bardzo wysoko. Może tak w kolejności czasowej, więc druga walka Riddick Bowe z Gołotą. No, wtedy ja nie komentowałem tej walki, sorry. Byłem na miejscu prasowym, bo tam Janusz Pindera chyba z Przemkiem Saletą komentowali, a ja byłem, siedziałem w trzecim rzędzie i pamiętam, że to już nie pierwszy raz mówię, ręce mi jeden jedyny raz drżały, jak robiłem notatki. Ja potem nie mogłem odczytać tych swoich notatek, bo to było taki dramatyzm. No dosłownie pierwszy i jedyny raz spotkałem się z czymś takim, a widziałem dziesiątki tysięcy walk, że miałem odczucie, że tam śmierć się unosi nad ringiem. No dramatyczne. Ta walka, no, która potem zmieniła i Andrzeja, a szczególnie Riddicka Bowe, bo potem na konferencji prasowej Riddick Bowe mamrotał tak, że angielski dziennikarz, z którym siedziałem obok, z tego nie rozumiał. Ja mówię, słuchaj, co on mówi? On mówi, ja też nie rozumiem. No po prostu i wiecie potem, co się zdarzyło z Riddickiem Bowe. Niesamowita walka. No i to był chyba numer jeden, jeżeli chodzi o te, które komentowałem. No ale też no, nie mogę zapominać o walce Joshua z Kliczką. No, to też to było wspaniałe widowisko. Tam padały bomby wielkiego kalibru. No to były knockdowny, zmieniające się losy walki. No, pamiętacie to, bo to przecież jest świeże, można obejrzeć. Też niesamowite widowisko. Trzecia walka, którą tak zapamiętałem, to jest najnowsza i jakby najbliższa nam czasowo, czyli starcie Talarek Szymański na gali Mateusza Borka. No,
10 knockdownów. No to się rzadko zdarza, to się przypominały te epickie boje Warda z Gatim. Pamiętam, że ten słynny komentator amerykański Larry Merchant po tej pierwszej walce Gatiego z Wardem, to był rok chyba, już nie pamiętam. W każdym razie pierwsza, nie chciałbym zrobić błędu, to pierwsza walka i tam dziewiąta runda, która przeszła też do historii jako jedna z najlepszych, kiedy Gatti był liczony po morderczym haku na wątrobę. To chyba rok 2002 był. To było też niesamowite i Marchand stwierdził, że jak to zobaczył, to poczuł się humbled, czyli taki pokorny, nie upokorzony, ale pokorny, bo to pokazuje, jak wspaniałym sportem jest boks i jak ten boks jednak wymaga ofiar, trudu, jaki jest dla bohaterów wyczerpujący, także jeżeli chodzi o uszczerbek na zdrowiu. Czy jest, Michał K., czy jest możliwy wywiad z Marcinem Neimanem? Oczywiście, że jest możliwy, ja tam używając młodzieżowej nomenklatury nie mam jakiejś kosy z Marcinem Neimanem. Mieliśmy jakieś tam różne spojrzenia na różne sprawy, ale no, ja lubię bardzo Marcina jako człowieka, no, doceniam go także jako showmana, no bo no, czy jeżeli chodzi o sport, osiągnięcia bokserskie czy w klatce, no to przecież wiecie jakie były, no tutaj nie ma co udawać, że coś wielkiego osiągnął. Mateusz Szymański, witam, jak pan myśli, dojdzie w tym roku do walki Anthony Joshua kontra Deontay Wilder, jakie pan ma o tym zdanie i kto jest faworytem? Pozdrawiam serdecznie. Ja myślę, że dojdzie do tej walki, no ale najpierw musi Wilder uporać się z Furym. Joshua, no zobaczymy, no, czy z Pulewem, no prawdopodobnie z Pulewem. No także tutaj no co tu za dużo planować, no ja mam nadzieję, że dojdzie do tej walki, oby nie doszło za późno, tak jak doszło za późno do walki Pacquiao z Mayweatherem, mam nadzieję, że tak długo nie będziemy czekać, a kto będzie faworytem, no dla nie, no tutaj wydaje mi się, że jednak Joshua. To nie, myślę, że wielu z was się ze mną nie zgodzi. Ja nawet dyskutowałem na ten temat przed chwilą właśnie z Adamem Kownackim, który uważa, że jednak faworytem będzie minimalnym, jednak Wilder, że w końcu dopadnie tego Joshua i wykorzysta to, że on ma miękką szczękę, ale ja mam jakieś takie przeczucie, że jednak wygra Joshua, że oszuka go, wypunktuje, bo boksersko jest lepszy. Cytując klasyka. Witam serdecznie panie Andrzeju, jak ocenia pan postawę Tigera Michalczewskiego występującego kiedyś pod flagą niemiecką? Kilku bokserów po dziś dzień linczuje słownie Tigera za to, co zrobił, a jak pan z perspektywy kilku lat na to patrzy, cytując klasyka, Artur Szpilka mawiał kiedyś o nim, to zwykły Goebbels. No takimi opiniami no, Artur Szpilka sam sobie wystawia opinię. Żeby potępiać Dariusza Michalczewskiego, no to trzeba było żyć w tamtych czasach. Ja żyłem w tamtych czasach. No, wielu ludzi wyjeżdżało na zachód, żeby poprawić sobie sytuację materialną, żeby coś tam osiągnąć, bo no, wtedy było tutaj w Polsce to trudno osiągnąć. No, Darek wyjechał do Niemiec, pracował przy kopaniu dołów, zaczynał bardzo skromnie, brakowało mu czasami na jedzenie, osiągnął coś wielkiego, wrócił do Polski, jest Polakiem, jest zaangażowany w Polskę. No, ja absolutnie nie potępiam go. Ja życzyłbym tylko sobie, żeby na przyszłość dziennikarze mieli taki kontakt, jak my mieliśmy z Darkiem Michalczewskim. Spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, zapraszał nas na obiad do swojego przyjaciela, malarza. No, komentowaliśmy jego walki, zawsze Darek był do dyspozycji, no, zawsze powiedział coś ciekawego, no, nazywali go Goebbelsem. No, no, dajcie spokój, no to przecież autor tych słów sam sobie wystawia tutaj jakąś ocenę. Pytałem was,
kogo chcielibyście, żeby zrobił w kolejnych odcinkach, zaprosił do wideobloga. No, było wiele propozycji, no, najwięcej Artur Binkowski. No, wydaje mi się to, przepraszam Was, zawsze staram się spełniać Wasze życzenia, ale tutaj będzie ciężko, no bo Artur Binkowski gdzieś znikł, nie ma go. Zresztą ja nie wiem, czy byłby sens rozmowy z nim. No, Artur ma jakieś tam problemy i zdrowotne, i innego rodzaju. No, ja myślę, że poza tanią sensacją to by nic nie przyniosło. Natomiast druga propozycja, bardzo często prosicie o wywiad z Mirosławem Oknińskim. To jest absolutnie do zrealizowania i to postaram się w miarę szybko zrobić. Były jeszcze tam inne jakieś tam propozycje, ale ich było mniej. Między innymi była propozycja Szpilka. Nie, no tutaj wybaczcie, ale człowiek, który mówił, że ja dla niego nie żyję, życzył mi źle. No ja nie mogę z nim robić wywiadu. Ja powiedziałem mu, życzę mu dużo zdrowia, bo przyda się, to jest boks, to jest waga ciężka, mocne ciosy spadają, autentycznie życzę mu, żeby miał dużo zdrowia, żeby mu to zdrowie dopisało, ale wywiadów nie będziemy robić i mam nadzieję, że nie będę komentował jego walk, bo to by nie wypadało, ale zaznaczam, życzę mu wszystkiego najlepszego, szczególnie zdrowia. Marcin Najman. Mówiliśmy, być może będzie coś takiego, aczkolwiek hardkorowi kibice bokserscy będą oburzeni, że Kostyra rozmawia z Najmanem. Ale no nie, ja robię te wideoblog nie tylko dla hardkorowych kibiców bokserskich. Być może z Marcinem porozmawiamy, nie wykluczam tego. No i Marcin Różalski, no Marcin raczej nie udziela się. Pracowaliśmy przy filmie razem, porozmawialiśmy. Bardzo go lubię. Jeżeli Marcin się zdecyduje, żeby porozmawiać, to oczywiście porozmawiam, ale zapewniam Was, przygotowuję dla Was fajną niespodziankę. Będziecie zaskoczeni. Ja myślę, że jestem na etapie rozmów. W lutym będziecie mieć bardzo ciekawego rozmówcę, który Was zaintryguje. Na razie nie mogę zdradzić, kto to będzie. No plus oczywiście, tak jak mówiliśmy, Mirek Okniński i na bieżąco to, co się dzieje, będziemy to analizować i będę zapraszał gości. Dzięki Wam, wszystkiego najlepszego jeszcze raz w nowym roku, bo to pierwszy wideoblog w tym roku. Szczęścia życzę Wam, no i pamiętajcie, żeby trzymać ręce, gardę wysoko, nie dawać się trafić, a jak jest okazja skontrować, to skontrować. Szczęścia, pomyślności, cześć, trzymajcie się.